Cześć, to Gorygon, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w RimWorld. Słuchajcie, nie będę ukrywał, nie pamiętam co się działo. Ja nagrywam odcinki w różnych odstępach czasu, czasem po prostu codziennie, a czasem nagram kilka naraz, albo po prostu przez weekend. Teraz przez weekend nie nagrywałem, no i po prostu nie pamiętam co się działo. Ale zaraz sobie przypomnimy na pewno. Na pewno była jakaś walka albo bitwa, bo tutaj mamy Jetta i Grację, których wcześniej nie było. Mamy pusty grób, tak, bo ktoś umarł. Francuz? Nie. Tankman. Tankman, po którego wybraliśmy się, że tak powiem, zrobiliśmy całą ekspedycję po Tankmana i niestety w ciągu dwóch odcinków umarł. Wyrzutnia zapalająca. Czy chcielibyśmy to na kogoś założyć? To jest pytanie. D to chyba oznacza, że po zmarłej osobie, tak? O, to niedobrze. Szalone zwierzę. O no, szalona. O nie. Szczur wybuchowy. Jesus. To będzie jakaś masakra. O nie. Zastrzel, 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 zastrzel. Dobra, zaraz ktoś to przyjdzie zgasić. Miejmy nadzieję. Lord, ty się zajmujesz robieniem posiłków, tak? Klasycznie. Czy jest jakiś druga szalona bumelopka? Nie. Czyli wszystko gites. Przepraszam. Dach się zawalił, ponieważ był coś tam, bla bla bla. A, okej, okay, to zróbmy tak. Obszary. Usuń obszar dachu. Pyk. Na razie usuńcie obszar dachu, to nie będzie się na was zawalał. Słuchajcie, Obi. Obi ma zły humor, dlatego że no wiadomo dlaczego. Tu mamy cegły z granitu. Ile mamy tych cegieł z granitu? 874. Ja bym chciał... wiem, że może to nie jest dobry pomysł, żeby teraz się na tym skupiać. Chciałem tutaj wybudować taki chodniczek, chociaż... no dobrze, spróbujmy to zrobić. Najwyżej będziemy to przerywali. Podłogi i z granitu, płytki granitowe. Gdybyśmy zrobili tak, ile by nam to zajęło? 500, okej, okay. No to zróbmy to. Po prostu chciałbym mieć tutaj taki niby chodnik, o. Coś takiego. No, po prostu ze względów estetycznych, no ale też nie wiem, jakichś praktycznych może, czy coś. To nigdy nie wiadomo. Wy tutaj macie, o, laboratorium naukowe z metalu. Wyśmienicie, wyśmienicie badania. Możemy teraz zrobić te badania wyższego poziomu, na przykład precyzyjne karabiny albo autocannon turrets. Produce the heavy long-ranged autocannon turrets. Uuu, yeah. Wybudujmy to, koniecznie. Mam dosyć tracenia kolonistów. To musi zostać zburzone. Gdzie mamy metal? Psychoza, Obi play games. Oh no! Ale to znaczy, że będziesz miał katarzis potem i będziesz miał lepszy humor. No to w sumie okej, okay. A najważniejsze, że nikogo nie zabijasz. To jest, dopóki nikogo nie zabijasz, to jest dobrze. To zburzyliśmy dlatego, że to nam blokowało poniekąd tutaj obronę. Poniekąd, no blokowało nam po prostu obronę, także nie ma, tak mówić, że poniekąd. Recruitment will begin. Grazie, to znaczy, że on musiał przygotować listę imion. Niestety ich nie pamiętam, bo dawno temu już mieliśmy nowego kolonistę ostatniego, więc nawet nie kompilowałem nowej listy. Także jeśli zrekrutujemy jakąś postać w tym odcinku, to w następnym dopiero ją nazwę. I co? Tutaj powinniśmy zrobić, może w końcu zająć się jakimiś dobrymi. O, moździerze możemy budować. Ja spróbował to zrobić. Pytanie tylko, gdzie buduje się naboje? Ja tego nie wiem, ale będę chciał to sprawdzić. I czy mógłbym jeszcze, na przykład takie łóżko szpitalne? Nie, to muszę badania odkryć, tak? Czyli co? Struktury, ściana i teraz ściana. Przepraszam, jakiego kamienia mamy dużo. Skałę łupkowa. Tak, no to jest nasz klasyczny, że tak powiem, kamień. I tu zróbmy ścianę tak, 200. I tu potem zróbmy ścianę tak. Tu usuniemy to w swoim czasie. Na razie zajmiemy się tym. Tu zrobimy system podwójny. Zrobimy, o, taki mur. Może.
i tu zrobimy drzwi, czy automatyczne, nie wiem, bo komponentów mamy mało. A ktoś mi powiedział, żebym po prostu zrobił coś takiego. Przejdę na świat, a będę tutaj tłumaczył budowę muru. Chodzi o to, że w murze będzie podwójna warstwa muru, będą drzwi, a w środku pułapki. Jakoś to wymyślimy spokojnie. No właśnie, aha, ktoś mi mówił, żebym zrobił karawanę na sąsiadujące pole i tam po prostu pozbierał komponenty. To jest bardzo dobry pomysł, ja to w pewnym momencie zrobię, także dziękuję za tego tipa. Aha, a my chcielibyśmy zrobić tak. Drzwi ze skały łupkowej i powiedzmy tutaj byłaby linia drzwi. I potem zrobilibyśmy na przykład... Pytania nie mogą trzeba tego na zewnątrz. No to dookoła też zrobimy ten mur w swoim czasie. Tutaj nie wiem, byśmy zrobili coś takiego. Tak sobie myślę, że tutaj jest przejście dla naszych kolonistów, prawda? Jak oni chcą przejść, to mogą sobie przejść. A tutaj natomiast tu jest obszary, anuluj. Na przykład ten chciał anulować. Tutaj natomiast byłoby przejście otwarte, tylko tutaj byłyby pułapki. Taki pomysł mam. Przejście otwarte, ale nie do końca, bo moglibyśmy zrobić tak, że stwórz kopię tutaj, tutaj anuluj i tutaj anuluj. I tutaj byśmy zrobili tak, żeby też wejścia nie były tak, że można po prostu wejść tutaj na korytarz, tylko że tutaj byłaby kolejna ściana, gdzie jest struktura ze skały łupkowej. Na razie coś takiego byśmy zaprojektowali. Tu byłyby drzwi kolejne, tak. No właśnie, też żeby oni nie mogli od razu przejść. Gdzieś tutaj po środku byłoby wejście otwarte, żeby oni mogli sobie pathfindować tutaj, że niby, o, popatrzcie, mamy przejście. Nie to, że po prostu zamurujemy w jakimś chamskim tower defense i nie mogą przejść. Tylko, że faktycznie mogą tutaj przejść, no ale tutaj będzie powiedzmy killbox, że... gdzie to jest ściana ze skały łupkowej? Pyk! To będzie otwarte po całości w ten sposób, ale tutaj będzie dalej ściana. O, coś takiego. I tutaj będą wieżyczki stały, będą strzelały do nich. Także coś takiego bym chciał zbudować. Czyli tutaj powiedzmy... te boksy zrobilibyśmy takie. I co dwa, tak? Czyli tutaj anuluj i anuluj. I tworzymy ścianę dalej. Pyk. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Pyk. Raz, dwa, trzy. Pyk. Trzy. Aha, jeszcze musimy... Nie, dobrze jest, tak? Nie, musimy zostawiać miejsca. Aha, to źle zrobiłem. Dobra. Anuluj, anuluj. Szkoda, że nie można skopiować sobie jakiegoś blueprintu po prostu. To było bardzo wygodne. Tak, i tutaj anulujemy sobie. O, takie kwadraciki chciałbym robić. Tutaj nasi kolonici będą mogli sobie przechodzić spokojnie. Bez obawy o to, że ktoś ich zaatakuje. Tylko pytanie, czy to na tej wysokości budować, czy... No bo oni tutaj teoretycznie ściany mogą atakować. A może nie będą atakowali. Jak będą atakowali, to zrobimy dookoła wreszcie miejsc jeszcze taką obronę. Na razie róbmy tak, jak jest. Tu sobie skopiujemy drzwi, pyk, pyk. Stwórz kopię. I tutaj anuluj. No i znowu drzwi. Nie, drzwi nam tutaj. Anulujemy drzwi i tutaj zrobimy tak. Okej, okay, anuluj. Słuszkopię. A w sumie to mogę cisnąć na speedzie dwójeczce, przepraszam, że tak zapauzowałem. Mam jakiś taki zwyczaj, że ja nie lubię za bardzo grać jak... No nie lubię za bardzo budować i planować takich rzeczy, jak mam odpauzowaną grę. Nie wiem, skąd się to wzięło. Może to nie jest najlepszy zwyczaj, ale z drugiej strony no mam pełną, mogę się skupić na budowaniu, a nie na tym, że zaraz się coś stanie, będę musiał interweniować i tak dalej. Anuluj. Tutaj sobie zbudujemy tak, tutaj zbudujemy sobie drzwi. Może ja totalną głupotę robię, nie mam pojęcia, może ktoś z was będzie wiedział, czy takie coś ma prawo działać. Ale myślę, że się przekonamy soon enough, jak to zbudujemy. Oczywiście tutaj jest wejście, ale to jest inna sprawa. O tym nikt nie mówi. Zaraz to naprawimy też. Tutaj pytanie, czy potrzebujemy jeszcze jedno przejście? Może nie. Zobaczmy, jakby się to, że tak powiem, narożny tile tutaj by był w takim razie.
I tutaj by już nie było przejścia, czyli tutaj możemy spokojnie sobie, nie wiem, coś zamurować. A tutaj już zrobić kolejne przejście, tak? Czyli drzwi byłby... Ups, upsie daisy, anuluj. Właśnie jakiś głód, coś mi wyskakuje. Aha, bo Obi ma psychozę, tak? To dlatego. Wrzućmy trójeczkę. Pytanie, tutaj musimy na razie to anulować sobie. Anuluj. No i to też trzeba by niestety chyba zburzyć. Czyli co, polecenia i rozbierz. To jest pierwsze już, teraz pamiętam. Mam nadzieję, że nas nikt nie zaatakuje teraz w trakcie tego. Okej, czyli tutaj powiedzmy byłoby tak. Stwórz kopię. Stwórz kopię i tutaj zrobimy drzwi i drzwi. Czyli tutaj powiedzmy anulujmy to. I dalej by to szło tak. Coś takiego. Myślę, że powinno być ok. Myślę, że będzie spoko. Jakieś mam przeczucie, że to powinno działać. A jak nie, no to tak jak mówię. Zobaczymy. To może na razie anulujmy. Słuchajcie, anulujmy budowanie tych tajli tutaj, bo to nie jest aż tak istotne. Najważniejsze jest raczej, ważniejsze jest wybudowanie tej obrony tutaj. Kap już się zabrał za budowę. Oczywiście cała ta obrona, że tak powiem, spełznie na marne, jeśli się okaże, że oni nie będą chcieli przechodzić przez pułapki. W sensie, jeśli nasi koloniści będą przechodzili przez pułapki, a nie przez drzwi. Chociaż wydaje mi się, że powinni przechodzić przez drzwi, także... Czy możemy w rogach tak naprawdę zbudować wieżyczki, jakby nam się chciało. Walkie-doke. Walkie-doke. Zróbmy sobie jakiegoś ładnego screena tutaj tego. O, pyk. My sobie wyłączymy, tak? Mamy jaszczurkę. Pyk, jaki ładny screen. Dobra, już. już nie screenuję. Dobrze. Wy sobie tutaj budujecie. To mnie bardzo cieszy. A ja bym chciał... Coś bym chciał zrobić. Moździerz chciałbym wybudować, tak? Czyli wezmę sobie obronę i wezmę moździerz. No i może po środku tej naszej nowej obrony bym tutaj wybudował moździerz? Chociaż oni zazwyczaj stąd atakują. Czasem też stąd. No to tutaj po środku myślę, że moździerz będzie jak najbardziej wskazany. Można go otoczyć workami z piachem jakimiś. O nie, jest trochę nierówno, nie? Musielibyśmy tak zrobić, żeby było równo. Dobra, niech będzie nierówno. Tutaj będzie miejsce na przykład... Na coś, nie będzie tylko tutaj wejście, powiedzmy. Już kopię... A, trudno. Ekstremalne załamanie. Obi, no wiem, Obi, ty jesteś smutaskiem ostatnimi czasy. Tam, tararam, tararam, tam, tam. Grację! Nawet nie zauważyłem, że zrekrutowaliśmy Grację. O, jeez, sorry. Nowy rekrut. O, faktycznie wyskoczyło. The Michałek asked Grację to join. Grację has accepted and joined the Michałek's community. Yay! Nice. Grację, mamy nowego kolonistę. Grację. To znaczy, że będziemy w następnym odcinku nazywali go czyimś imieniem. Będę musiał spojrzeć, kto jest tam kolejny na liście. Przepraszam, że tego nie zrobiłem. Chociaż teraz mamy noc, mógłbym w sumie na szybkości zajrzeć może. Czy ja dam radę to zrobić? Sorry za nieruchomy ekran. O nie, nie dam rady, bo mamy atak. Akurat w momencie, kiedy to wymieniam wszystko. Zobacz miejsce. O, jeez, Louise. Henry, Ayers, Rare, Benjamin i Ryan. Benjamin tutaj wygląda na wyrzutnia zapalająca. Oh man, bardzo mi się to nie podoba, szczerze mówiąc. Służba, nie drużba, słuchajcie. O Jezu, coś mi... Jakie emocje. Dobra, słuchajcie, stańmy sobie tutaj wszyscy do stajenki. Konsolowiec, ty jesteś niepotrzebny tutaj, bo jesteś tym, pacyfista. Zwierzęta, wildlife, nie, zwierzęta. Wszystkie zwierzęta obrona, szybko, zanim was zmasakrują.
Grację, powiedz mi, potrzeby, postać. Nie, ty jesteś beznadziejny i w strzelaniu, i w tym, także uzbrój się po prostu w karabin ekwipu, jak to mówią w Rimworldzie i tyle. Sprawdź na szybko. Kapi ma, broń zabójca ma, Obi ma, konsolowiec nie ma, bo jest pacyfistą, Lord ma mieczyk, Dyzio ma mieczyk, Stefan ma. Woleja. Woleja, ty potrzebujesz broni. Załóż pan, proszę cię. Strzelbę łańcuchową, tak będziesz. Woleja będzie strzelała z bliska. Grację, usuń się z przejścia. Mój drogi konsolowcu, czy ty mógłbyś na przykład może zbudować ten mortar? Jeszcze nie, bo ty pewnie pójdziesz po to tutaj. O, fuck! Czy ten mawu... Nie, w szoku. Na szczęście, jeszcze żyje. No, niestety musimy chyba pożegnać ze zwierzętami. Sorry. Zabójca, stawaj. Tu zobaczymy zresztą, jak nas zaatakują, bo... W sensie, którędy. Uwolnijmy sobie. Dobra, atakują nas stąd, czyli nie jest najgorzej. Nie, tędy chodźcie. Tu jest Benjamin, który niszczy groby. O, ty typie. Cóż, czyli na razie mamy, że tak powiem, stratę w postaci jednej alpaki. Świartownicy o krew uciekają. Wyśmienicie. Chłopaki, odtagujcie się. Odstegujcie się. Grację. Idź, odpoczywaj, aż wyzdrowiesz. Zdrowie. Rana postrzałowa, left arm. Stefan, ty też. A te pistoleciki wszystkie i tak dalej, to sobie weźmiemy. Allow. Tutaj wysypisko. Usuń strefę. To na pewno niech ktoś już rozmontuje. Ty idziesz leczyć mawolicę. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Niestety nasze mawoły tutaj cierpią. Zwierzęta. Obszar 1, to jest wasza strefa. Ciekawe, że z tej strony przyszli. Z tej strony jeszcze nas nie atakowali. Dobra, i tutaj powinniśmy pułapki wybudować. Miny moglibyśmy wybudować. Pocisk wybuchowy. Gdzie się pociski robi? Dodaj. Pocisk wybuchający. Wybuchowy w ogóle. Metal i paliwo chemiczne. Takie buty. A jak się robi paliwo? Rafineria. Służy do chemicznej rafinacji, pozwala na produkcję mieszanek z drewna. Czy ja bym na razie mógł po prostu wyłączyć ten nieskończony to? Wyłączę to. Bo na razie tego nie potrzebujemy. Ciekawe, że w ogóle udaje nam się taką wielką kolonię utrzymać tymi czterema solarami. A, jeszcze to mamy, no tak. No ale chodzi o to, że chciałbym sobie zachować jednak te paliwo na wypadek właśnie takich... A, woleja, przepraszam, już cię odbraniam. Chciałbym na wypadek takich akcji, które się właśnie wydarzyły na przykład, zachować paliwo. Co ja mówię? Chodzi mi o to, że jak przypadkiem odcięliby nam tu dopływ prądu z tego, to żebyśmy mieli możliwość, że tak powiem, produkowania prądu. O czymś mówi... Zgubiłem wątek całkowicie, słuchajcie. Chodziło mi o to, że... Aha, tak, generator mamy... O to mi chodziło. Mamy generator paliwa. Wyłączony jest, prawda? Bo jest niepotrzebny. A gdyby był atak i gdyby nam odcięli tamto, to mamy generator paliwa, który możemy uruchomić. Mawolica niestety nie żyje. O, to ją sobie zjemy. Sorry. Niestety taki mamy tutaj klimat. Krematorium nie mamy. Musimy zbudować dodatkowy grób. Krematorium rozmontowałem. Dlatego, że tutaj stało. Więcej osób trzeba do budowy przypisać.
Grację. Iść do budowy i Lord nie. Zabójca, ty wiesz, czym masz się zajmować, zabójca. Zdrowie. Potrzeby. Bardzo zmęczony. No to idź pan spać. Harmonogram masz wolny, masz robić co chcesz. A, przyspieszmy sobie na trójeczkę. Lord, ja na twoim miejscu bym się zajął akurat z ciachaniem zwierząt, wiesz? No, Kapi zbudował to. Czyli teraz zróbmy tak. Struktury. Nie. Obszary. Składowisko. Pyk. Może zmniejszmy troszkę. O. I tutaj będzie skład. Wyczyść wszystko. I chcielibyśmy kliknąć sobie broń zasięgowa. A nie. Tutaj tego nie ma. Czyli co? Gdzie to będzie? Pytanie. Pytanie, gdzie to będzie przetworzone. Pociski moździerzowe. Tak, wszystkie pociski moździerzowe tutaj chciałbym kłaść, a tutaj bym mówił tak, składowisko, przetworzone pociski moździerzowe. Nie. Czy żeby coś takiego zrobić. Głód. O, przybyły te rajnoski. Ale mamy na razie... Ma woli za 3. To jest wildlife? Czemu? Żeby się zdziczała? Dobra. Oj, widzę, że dosyć długo zajmie ta konstrukcja tutaj. Z jedną osobą, która buduje. Obie mógłby też się zająć budową, gdyby nie to, że jest po prostu smutny całe życie. No, co poradzimy. O, super. A, deteriorating, to może, można tutaj zbudować dach. W ten sposób. No i super, obie wkraczy do akcji. Ile ty masz budowania, postać, pokaż mi. 15, no to prawie tyle co Francuz miał. Dobra, słuchajcie, może skończmy tutaj. Jak tak ładne takie zamknięcie mamy, akurat dzień się skończył. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, pamiętajcie, że polubić wideo, zasubskrybować kanał i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam was bardzo gorąco. Gorigon.